Szczęść Boże, witam Państwa bardzo serdecznie. Ogromnie się cieszę, że dzisiaj ponownie razem słuchamy Boga w Jego Słowie. Prośmy więc Bożego Ducha, żeby nas poprowadził. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, który pozwalasz nam spotykać się z Twoim Słowem, padającym do adresatów bezpośrednio w ich konkretnych sytuacjach, daj nam w tym Słowie rozpoznać Twoje myślenie, które chcesz, żebyśmy aplikowali do naszej rzeczywistości. Daj nam w tym Słowie rozpoznawać Ciebie jako osobę działającą, Ciebie jako zbawiającego, Ciebie jako wyzwalającego. Spraw, żebyśmy nie szukali sprawczości, ale szukali Ciebie w tym Słowie. I żeby doświadczenie Ciebie jako obecnego bardzo głęboko się w nas zakorzeniło. Prosimy o to Ciebie, Boże, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen. Dzisiaj w pierwszym czytaniu spotykamy się z fragmentem listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Kontekst, w którym ten tekst jest redagowany, związany jest, tak jak każdy z listów, bezpośrednio z kondycją odbiorców, tych bezpośrednich odbiorców. Zatem, kiedy będziemy mieli mowę za chwileczkę o tym, że trzeba coś z siebie zwlec, to otrzymujemy tutaj informację o tym, nawiązanie do tego, że w Kolosach był bardzo silnie rozwinięty przemysł tekstylny. Jeżeli tutaj będziemy mieli do czynienia z różnymi propozycjami, które Kolosany ściągają, odciągają od Pana Boga, to znaczy, że w tym czasie w mieście ma miejsce, czy dla członków gminy jest bardzo są bardzo atrakcyjne propozycje kultów pogańskich, czy jest jakaś intensyfikacja postaw, czy może jest jakiś kryzys wspólnoty. Pamiętajmy, słuchając tego listu, że on ma swoich bezpośrednich odbiorców, a my jesteśmy dopiero drudzy. A w przypadku listu wiemy, że następuje bardzo duża specyfikacja treści właśnie ze względu na grupę docelową. Zatem my szukamy w tych gatunkach literackich listu, szukamy doświadczenia Pana Boga, a nie aplikujemy bezpośrednio wszystkie wskazania. Pytamy, jaki Pan Bóg nam się wyłania. Bo to myślenie Pana Boga mamy uchwycić do siebie. I z takim nastawieniem słuchajmy się w ten fragment. Bracia, jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Zadajcie więc śmierć temu, co przyziemne w członkach. Rozpuście nieczystości, lubieżności, złej żądzy, chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem. Z ich powodu nadchodzi gniew Boży na synów buntu. I wy niegdyś tak postępowaliście, kiedy tym żyliście. A teraz i wy odrzućcie to wszystko, gniew, zapalczywość, złość, znieważanie, haniebną mowę wychodzącą z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, bo zwlekliście z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, a przyoblekliście nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu Boga, na obraz tego, który go stworzył. A tu już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, scyty, niewolnika wolnego, lecz wszystkim we wszystkich jest Chrystus. Do tych elementów społecznych, czy związanych z socjalem Kolosów, dochodzi nam jeszcze fakt ostatniej linijki, która pokazuje, że była to społeczność bardzo różnorodna,
skoro pada wzmianka i o Grekach, i o Żydach, i o Scytach, i o różnych kategoriach wolnych i ludzi pozostających w niewolnictwie. Przyjrzyjmy się zatem, jakie odsłania się nam tutaj Pan Bóg. Pierwszy element to jest ta propozycja, którą Pan Bóg daje wszystkim, czyli propozycja zanurzenia w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, czyli chrzest. Zanurzenie w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa jest zostawieniem naszej poprzedniej kondycji i wejściem w Jezusa, dzięki czemu jakby On żyje w nas. My się zanurzamy w Jego śmierci i zmartwychwstaniu, czyli umiera w nas to, co stare, tak jak przy chrzcie człowiek zanurzony wychodzi mokry z tej wody, otrzymuje nową szatę, nową godność, bo wszystko, co grzeszne, co stare, utopiło się w tej wodzie chrztu i zmartwychwstajemy razem z Jezusem. Więc autor natchniony tego listu mówi, no to myślcie, jakby jak zmartwychwstałeś z Jezusem, to myśl jakby w tych kategoriach. Żyjesz, żyje w Tobie Jezus. On siedzi po prawicy Ojca, więc niech Twoje myślenie tego nowego człowieka, który utopił te grzechy w Jezusie i zmartwychwstał z Jezusem, niech ono będzie ukierunkowane na to, na myślenie Pana Boga. Niech myślenie Pana Boga ma priorytet, a nie to, co dawniej Cię interesowało, bo tamto umarło. I teraz wartość tego Twojego życia w Jezusie, którego może nie widzisz, ona zostanie Ci pokazana wtedy, kiedy ukaże się Chrystus naszym oczom w całej wartości przychodzący podczas powtórnego przyjścia. I dlatego autor tego listu mówi, no to teraz jakby weź, nie zajmuj się tym, co Cię ciągnie do dołu, czyli nie zajmuj się starym pokusą, rozpuścistą nieczystością i tak dalej. Dlaczego? Ponieważ one są bałwochwalstwem, idolatrią. Co to znaczy? One czynią albo Ciebie Bogiem, albo one, te wszystkie nasze pożądania stają się Bogiem, czyli decyduję w oparciu o nie, a nie w oparciu o rozum. Ja jestem suwerenny w decyzjach, które podejmuję. I autor mówi, uważaj, bo to Cię ściąga, odciąga Cię to od Boga, je czyni Bogiem, przyjrzyj się, jakby co Tobą włada, co ma nad Tobą moc, czy oddajesz to władanie Bogu, i On jest Panem, pozwalasz Mu się o siebie troszczyć, pozwalasz Mu, żeby miał autorytet u Ciebie, darzysz Go respektem Jego słowo, idziesz za Nim, bo widzisz sprawdzalność Jego słowa. I autor mówi, jeżeli wybierasz coś, co Cię odsuwa od Boga, jakby coś innego staje się w Tobie decydentem, no to wówczas doświadczasz dezaprobaty Pana Boga. To jest ten gniew, dezaprobata. Pan Bóg nie robi nam awantury, nie ma cichych dni w odniesieniu do nas. Hebrajski źródło słów nam tu wprost mówi o dezaprobacie i ogromnym zaangażowaniu Pana Boga w nas. I teraz autor natchniony mówi, odrzuć też wszystko, co jest związane z napędzaniem tej machiny Twojego jakby myślenia nie ku Bogu, ale ku ziemi, czyli ku wszystkiemu, co tylko takie no, fizykalne, materialne, tylko takie, kiedy nie postrzegamy tego w perspektywie Pana Boga, mówi odrzuć to, a zwłaszcza odrzuć to, co Cię nakręca, czyli hołdowanie, chodzenie za negatywnymi emocjami względem ludzi, złością i także pilnuj języka, dlatego że językiem nakręcasz rzeczywistość wielokrotnie. Stąd też akcent nie okłamuj, nie fałszuj rzeczywistości. Dlaczego? Bo jesteś ubrany, tak jak ubierasz się w tym bardzo rozwiniętym handlu tekstylnym w Kolosach, tak ubrałeś na siebie nowego człowieka, który chce, masz nową godność. Pamiętamy, że w starożytności szaty znamionowały pozycję w socjalu, znamionowały godność człowieka. I autor listu mówi, ty masz godność nową, to jest godność
przynależącego człowieka do Boga, więc tak jakbyś chodził do szkoły arystotelesowskiej, to byś tutaj reprezentował, czy do platoniku byś reprezentował swoim strojem przynależność do tej szkoły, tak ty swoją godnością przyjętą od Boga, uczysz się Boga, jesteś w tej szkole Pana Boga, stąd idziesz ku Jego coraz głębszemu poznawaniu, po to, żeby to cię przemieniało, ugruntowywało w tobie to Boże myślenie, tą Bożą koncepcję. I teraz to nie jest dla wybranych, to nie jest dla tych, którym jest łatwiej, to nie jest dla tych, którzy mają jakieś wyjątkowe uwarunkowania sprzyjające. To jest dla wszystkich. Dlaczego? Bo w każdej kondycji, w jakiejkolwiek się znajdujesz, jest Jezus z tobą. On jest tutaj Panem. I to jest genialnie podprowadzający nas tekst pod Ewangelię według świętego Łukasza. Przechodzimy przez refren psalmu Pan Bóg jest dobry dla wszystkich na ziemi i to jest podstawa w naszym myśleniu o Bogu, bo to jest Jego tożsamość. Dobro. On nie czyni zła, ponieważ jest bytem prostym, jest dobry. I teraz wiedząc, że w każdej sytuacji jest Bóg, bo na tym kończy się fragment pierwszego czytania, pierwsze czytanie, wsłuchajmy się w tekst Ewangelii według świętego Łukasza. Zwróćmy uwagę na te dwie dopełniające się połówki. Jezus podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: błogosławieni jesteście ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne. Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą, tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom. Teraz zwróćmy uwagę, że mamy do czynienia z tłumem, który zbiera się wokół Jezusa. Kiedy otworzymy sobie Ewangelię według świętego Łukasza, to zobaczymy to w pasusie poprzedzającym. Cały tłum stara się dotknąć Jezusa, bo moc wychodzi od Niego i uzdrawia wszystkich, a Jezus podnosi oczy na uczniów i mówi. I teraz mówi o tym, jak wygląda życie, że składa się z dwojakiego rodzaju komponentów. Pozytywnych i negatywnych. Składa się z chwil, kiedy będziemy odkrywać, że jesteśmy szczęśliwi, wypełnieni, mamy nadzieję, i z chwil, kiedy widzimy przykre konsekwencje swoich czynów. I teraz przyjrzyjmy się. Błogosławiona jest sytuacja, kiedy doświadczasz ubóstwa. Dlaczego? Bo w tej twojej dziurze, w tym doświadczeniu braku jest Bóg. Ponieważ w tym doświadczeniu braku możesz doświadczyć królowania Boga, Boga jako Pana, bo tam jest Królestwo Boże, tam Bóg może być Panem, tam możesz Go zaprosić i On będzie Cię prowadził i będzie chciał zaspokoić Twoje potrzeby. Błogosławiony jesteś, kiedy szczęśliwy jesteś, kiedy doświadczasz głodu, ponieważ w tej sytuacji też zadziała Bóg. To jest przestrzeń, żebyś mógł Go wpuścić. Błogosławiony jesteś, kiedy doświadczasz smutku, kiedy płaczesz, dlatego że to jest sytuacja, w której możesz wpuścić Boga i On to przemienia. I błogosławiony jesteś w tej normalnej sytuacji życiowej, to się zmieni, będziesz się śmiać, tak? To się zmieni, będziesz nasycony. Tak, bo to jest życie. Raz jest tak, raz jest inaczej. Jak wpuszczasz Pana Boga, to zobaczysz, że to jest perspektywiczne, że żaden moment nie trwa wieczność, że to cały czas zostaje tylko moment, nawet jeżeli nam się wydaje, że rozciągłość tych
godzin, dwóch, jest rzędu miesiąca. I błogosławiony jesteś, kiedy doświadczasz tego, że nie jesteś noszony na rękach i nie spotykasz się wszędzie z aprobatą, bo to jest przestrzeń, żebyś wpuścił tam Boga, żebyś zobaczył, że Jezus Cię o tym uprzedzał, że to jest normalne, że to spotykało wszystkich, to Ciebie nie wyróżnia, ale daje Ci doświadczenie tego, Bóg jest w środku, Bóg ma ogląd tego. Nie przesuwaj poczucia winy, jeśli widzisz, że to jest z powodu Jezusa, to nie obwiniaj siebie. Pozwól sobie odnaleźć w tym Boga i tam Go spotkać. Kwestia nagrody w niebie to jest doświadczenie tego, że w bliskości największym plusem tych wszystkich naszych negatywnych doświadczeń jest to, że możemy tam odkryć Boga, który nas rozumie. I to jest nagroda, to jest odkrycie tego daje nam taką satysfakcję, daje nam taką lekkość funkcjonowania, że nagle życie zaczynamy postrzegać zupełnie inaczej. To jest ta nagroda, nie kiedyś tam order w niebie, bo takich orderów nie będzie. To jest doświadczenie Boga, który działa dzisiaj i pokazuje nam, jaka jest nagroda, kiedy my przesuwamy swoje myślenie ku Niemu i Jego wprowadzamy w nasze życie. I teraz jeszcze jedno słowo. Biada w języku greckim brzmi łaji, w języku hebrajskim brzmi oi. I teraz proszę sobie to uzmysłowić, kiedy pada oi, w sytuacji, kiedy krzyczymy do kogoś, oi. Wiadomo, że wówczas chcemy mu zasugerować, że słuchaj, uwaga, jesteś blisko jakiejś dziury, za chwileczkę coś się może stać, jest jakieś niebezpieczeństwo przed tobą, oi, stój, zatrzymaj się. I w takiej konwencji to słowo, które jest onomatopeją, czyli jest terminem dźwiękonaśladowczym, stosuje je Jezus, który mówi: oj, uważajcie, jesteście dzisiaj, czujecie się bogaci. Tak, odebrałeś pociechę, za chwileczkę życie Cię po prostu postawi na nogi. Tak, te pociechy są chwilowe, tak jak chwilowy jest niedosyt. Uważaj, kiedy dzisiaj jesteś syty, bądź rozsądny, stój, nie zapętlaj się. Dlatego, że za chwileczkę przyjdzie normalna życiowa sytuacja głodu. To nie jest kara dla tych, którzy są syci. To nie jest sygnał dla tych, którzy dzisiaj są syci, że muszą się bać, bo za chwileczkę będą głodni. To jest realizm, który Jezus akcentuje nam, żebyśmy nie postrzegali życia jako życia na wysokim C. Przed chwileczką do Jezusa w kontekście poprzedzającym przychodzą wszyscy ludzie ze wszystkich okolicznych krain. Uczniowie może sobie myślą, wow, jesteśmy z wielkim celebrytą, byśmy powiedzieli dzisiejszym językiem. A Jezus mówi, ludzie, życie wygląda w ten sposób. Raz jest euforia, raz jest smutek. To jest normalne. I pamiętajcie, że ja z wami we wszystkich tych momentach jestem. Więc jak są momenty trudne i braku, przywołuj mnie. Wiedz, że doświadczasz mojej obecności. Pozwalaj mi działać. W chwilach sytości nie zakręcaj się, nie nakręcaj się, nie hiperbolizuj ich. Pamiętaj, że one są po prostu normalne. Kiedy się śmiejesz, miej świadomość, że to jest radość, która jest Ci ofiarowana i z wielką rozkoszą Pan Bóg Ci to ofiarowuje. I tak nastaną też momenty smutku, ale w tym momencie radości bądź tylko świadomy, że to jest element po prostu życia. I ostatnia fraza, stójcie, kiedy jesteście chwaleni. Nie zafiksowujcie się nad tym, przesuwajcie ten element chwały na doświadczenie Boga. Niech ludzie widzą w Was wartość Boga, bo jeżeli będą chwalili tylko Was, to wówczas może się okazać, że to jest fałszywe proroctwo, że tam nie można dostrzec Boga. Przesuwajmy to zawsze ku wartości Boga w naszym życiu. Jezus mówi, życie jest takie, jakie jest. I innego nie będzie. W tym życiu jestem z Tobą. Błogosławmy Go za to. Błogosławmy Go w naszej codzienności, w normalności naszego życia. Błogosławmy Boga, który nie straszy nas negatywami. Błogosławmy Boga, który mówi, cały czas jestem, wszystko ogarniam, wszystko jest celowe, wszystko jest sensowne i wszystko jest dobre, bo ja jestem dobre.